Cześć, witam Was. Jesteśmy na kolejnym przystanku, również Woda PZW w południowej Wielkopolsce, niedaleko miejsca naszego zamieszkania. Także zwiedzamy te wody. Myślę, że tutaj jest bardziej dziko. Pokażę Wam te piękne miejsca, krajobrazy tutaj, w których będziemy przesiadywać. Zbiornik, duży zbiornik, około 8-10 hektarów. Tak naprawdę ma wszystko w sobie, posiada i wyspę, i ma zatoczkę, plażę. Mamy tutaj dużo opcji do łowienia. My zaszyjemy się w końcowej części zbiornika. Tam jest dużo grążeli, woda wchodzi, także na lipiec. Myślę, że to jest dobre miejsce. Zobaczymy, jak to wszystko nam się ułoży. Ostatni nasz film był super przygotowany. Mieliśmy zanęcone miejsce. Tutaj jesteśmy troszkę na spontanie. Musimy najpierw troszkę pochodzić, popatrzeć, gdzie ta ryba się pokazuje. Później zadecydujemy, gdzie będziemy łowić. Obstawiam tak troszkę zatokę. Tam wchodzi woda, mamy lipiec. Ta woda zawsze będzie w tym miejscu bardziej dotleniona. Wieczorkiem przyjedzie Grzegorz do nas, może przyjedzie Kamil. Zobaczymy, jak się wyrobi z pracą. A ja teraz zabieram swoje manatki i w poszukiwanie karp. Czy się coś pokazuje w tych naszych grążelach, ale dzisiaj coś kiepsko, będzie problem. Doszedłem do wejścia zatoki. Tutaj zaczynają się płycizny, od razu widać to po roślinach. Rosną tutaj grążele. Tutaj jeszcze jest ich mało. Zaraz zobaczycie, że wchodząc bardziej w zatokę, będzie masakra z nimi, nie? Karpie będą miały gdzie się schować. Myślę, że w lipcu lubią tutaj przebywać. Nieraz łowiliśmy je. A czy są teraz, to zobaczymy. Przeszedłem przesmyk. Teraz tutaj troszkę ta zatoczka się rozszerza. Mieliśmy jedną spławkę po drodze w przesmyku. Aczkolwiek z tej strony tutaj nie możemy łowić, bo jest długi pas trzcin. Może to i dobrze. Miejsca niedostępne. Jestem po drugiej stronie trzcin. Jest tutaj kilka takich dziur, w których można położyć wędki. No, jak sami widzicie, dużo grążeli, gdzieniegdzie są tylko takie wolne oczka. Postaram się wrzucić w te oczka. No tak to z karpiami jest. Gorzej jak z kobietami. Trzy dylematy. Pierwszy jest, gdzie siadać. Drugie, gdzie łowić. I trzecie, na co łowić. Zostaję w tym miejscu. Czekam na Grzegorza, ma niedługo do mnie dojechać, a ja zaczynam się powoli rozkładać. Muszę jeszcze donieść pozostałe rzeczy, także do dzieła. No, to wszystko rozłożone. O, czyli Szymon. Siema. Co tam? Przyjechałeś na ryby? No. Gdzie będziesz jadł? A wiesz co, no nie wiem, pochodziłem trochę dookoła, zobaczyłem. Ogólnie ryba się nigdzie nie pokazuje. Pogoda jest jaka jest, ale jest bardzo dobra. Wczoraj świeciło słoneczko. Tak trochę duszno, nie? Trochę duszno, bo dzisiaj trochę popadało. Jak wstawałem rano i szykowałem się na ryby, no to mrzawka taka leciała. Także ogólnie na pogodę nie możemy narzekać, oby tylko ryby współpracowały. Wiesz, że tutaj kurczę wybrałem ten przesmyk. Z drugiej strony nie ma stanowiska. Z tej strony tutaj mamy takie dziurki, gdzieś tam się może wszczele w te oczka. No nie wiem, a ty tutaj może tą zatoczkę obrobisz? No ja może tutaj właśnie tak myślałem właśnie, żeby wejść w tą zatokę, też jest dużo grążeli. Nie wiem. Nie wiem, czy ci przepuszczę te ryby, co? Z tego barierę postawię, co? No zobaczymy jak to będzie. Kurczę, wiesz, mamy lipiec, może być tutaj ciężko z karpiami, nie wiesz jak one wakacje też chyba mają, co? Znaczy wiesz, na pewno przy takiej pogodzie i przy takich miesiącach jak lipiec, sierpień, kiedy jest gorąco, parno, ryba gdzieś się trzyma na powierzchni, przy powierzchni, tym bardziej, że to zbiornik o przeciętnej głębokości, bo maksymalna głębokość gdzieś sięga tutaj 2 metrów. Tu gdzie łowimy jest gdzieś 1,50 m, 1,70 m, może warto postawić nawet jedną wędkę na zigriga gdzieś przy powierzchni, spróbować, może gdzieś ten karp albo amur się skusi i zbierze. Ale wiesz, jak tutaj szedłem, nie widziałem, żeby gdzieś tam ryba pływała po powierzchni.
No nie wiem, może nocka, co? No, może nocka przyniesie jakiegoś karpia. No ogólnie nigdzie, na całym zbiorniku chodziłem, patrzyłem, nie widać ryby, ale to też nie jest do końca złe, bo może ta ryba gdzieś jest przy dnie i może zacznie zbierać. A wiesz co, dzwoni do mnie Kamil, kurczę, mówi, że jak się wyrobi, to może przyjedzie, nie? Nie wiem, czy go tu wpuścimy? No nie, no Kamil myślę, że jakby przyjechał, to by nam z tyłu naroił, bo on by nałapał wełno ryb, no i... No tak, Kamil taki jest zawsze, lubi coś złapać, nie? Lubi coś złapać i utrzyć nam nosa. Podnęcimy małymi kulkami. Oj. Czyżby to było branie? Ale chyba nie. Nie chciałbym tutaj za dużo nęcić. Ale takie małe, szybko pracujące przynęty wydaje mi się, że będą dobre. Na drugi zestaw ananas. W lipcu jak karp nie bierze, to może jakiś amur się skusi, chociaż za bardzo nie lubię łowić Azjatów, jak to wszyscy mówią. Azjatów. No ale jak się jakiś pokusi, to też nie będzie źle, nie? Grzegorz się fajnie rozłożył. Ma tutaj przed sobą zatokę, troszkę szerzej, mniej kapelonów. Może sobie swobodnie tutaj łowić. I co, Grzegorz, obstawiasz? Wydarzy się coś? Nie wiem. Zaczęło padać. Może trochę pomiesza tą wodą, dotleni się troszkę, może się ta ryba ruszy, bo jak na razie nie widać żadnych spławów. No zobaczymy. No. Na razie jesteśmy parę godzin, kije już są w wodzie, także jesteśmy w grze. No jak nic nie będzie, to będzie chyba trzeba troszkę zmienić stanowisko, co mówisz? Zawsze lepiej tak mobilnie działać. Jeśli chodzi o zatokę, to jest to jedna z tego tutaj zalewu, taka miejscówka, gdzie może być tak, że 2-3 dni może nie być brania, nagle ryba wchodzi i można noc nie przespać tylko. No, czy ona wejdzie, czy tu przyjdzie, no, tak jak mówiłem już, no, stan wody na pewno spadł troszkę, także ryba stąd zawsze wychodzi i idzie na tą głębszą, na tą szerszą wodę do przodu. No tam od paru dni te spławy widać, tą rybę widać, gdzieś tam chodzi przy powierzchni, nie wiem, czy to amury, czy karpie. Miesiąc temu chyba chłopaki tutaj połowili, nie? Jak ryba chyba szła na tarło, także tutaj... No mieli, no. Wyszła. Mieli tutaj po 3-4 ryby nawet w ciągu nocy, także że było fajnie. Biorąc pod uwagę, że jest to zbiornik PZW. No to chodzi, że to jest zbiornik PZW, też nie ma co się spodziewać. Nie wiadomo ilu brań. Fajnie złapać jedną, dwie ryby. No także będziemy próbować, zobaczymy, czy nam się uda, nie? No czas pokaże. Zbiornik jest bardzo, bardzo fajny. Dbają o niego tutaj niesamowicie wędkarze. Są potworzone różne teamy, gdzie naprawdę dbają o tą wodę, dbają o rybę. Jeden drugiego pinuje, że tak powiem. Ryby tutaj nie brakuje. Jest każda ryba, i biała ryba, i karp, amur. Jest duży sum. Także, że... Można naprawdę fajnie połowić, tylko wiadomo, no tak jak się mówił, no nie jest to komercja. Jest to woda PZW, jest dosyć fimeryczna i trzeba tę rybę jakoś przychytrzyć. Zobaczymy, może akurat jakiś może amurek, nie? Troszkę tam widziałem też, na słodko poszedłeś? No poszło tam, poszła brzoskwinia do wody, także... Ale bez pestki. Bez pestki. No i dobrze, no. Warto też tutaj powiedzieć o tym zbiorniku, że jest to zbiornik o niecałych 10 hektarach. Na tym zbiorniku jest zakaz pływania środkami pływającymi.
jak i pontonem, tak i modelami. Jest to wyszczególnione w regulaminie. No ale powiedz mi tak, jest potrzebne pływanie pontonem, jest potrzebna łódka, czy można z rzutu tutaj sobie ładnie też połowić? No jeśli chodzi o tą część zbiornika, gdzie tutaj siedzimy, o zatokę, jest to tak naprawdę mały staw, do każdego miejsca można się dorzucić. No tej potrzeby nie ma, no ale jeśli popatrzymy się na wodę, gdzie bardzo dużo jest grążeli i patrząc pod względem bezpieczeństwa ryby, gdzie najbardziej nam na tym zależy, żeby ta ryba trafiła w jak najlepszej kondycji, chcemy ją przecież tylko wyciągnąć, złowić, zważyć, zrobić sobie z nią zdjęcie i żeby wróciła sobie do wody i dalej mogła rosnąć, no to niekiedy ciężko jest. Ciężko jest przez te grążele przeciągnąć, ryby często się zrywają. Ostatnio właśnie słyszałem kilka takich sytuacji, gdzie karpiarze chcieli wyholować karpia na siłę, gdzieś tam ze środka wody. No niestety ryba się spinała, nie wiadomo, czy to się pys karpia rozrywał, czy po prostu była spinka. No trudno tutaj powiedzieć. No takie są zakazy, takie są obostrzenia, także no trudno przeciwstawiać się. No nic nie zrobimy chyba, co? No nic nie zrobimy. No nawet sam byłem tydzień temu tutaj, na jednej nocy z piątku na sobotę. Miałem naprawdę porządne branie, nie mogłem zatrzymać ryby, ryba w końcu stanęła w zaroślach, no i skończyło się jak się skończyło, ryba się spięła. Także że do końca ten regulamin nie jest tak zrobiony z myślą może o bezpieczeństwie ryb, a bardziej jest zrobiony w tym kierunku, żeby zabraniać czegoś. Kamil dołączył przed chwilą do naszej ekipy, usiadł w kącie, rzucił swoje zestawy między grążele w małe oczka, 1,5-metrowe. Siedzi w kącie dlatego, że jest troszkę niegrzeczny ostatnio, dlatego powie nam teraz, jak on radzi sobie z lipcowymi karpiami, kiedy te karpie, wiadomo, w wakacje, potarle, no nie biorą aż tak dobrze jak w maju, jak w październiku. Powiedz mi, Kamil, jak ty wtedy wędkujesz, co? Przede wszystkim staram się łowić w miejscach niedostępnych do ludzi, miejsca zarośnięte. Łowię na malutkie przynęty. Łowi Kamil na małe przynęty. Są to zazwyczaj kulki, czy zazwyczaj są to kulki pływające, malutkie pupki, 14 mm. Czyli stawiasz tak zestaw troszkę powyżej, czy? Troszkę powyżej, 10 cm, tak. Lubię łowić na metodę Chodrik. A powiedz mi, czy to ten zestaw pogrubiony karpiarza nie będzie wpływał jakoś na te karpie, że będą mniej żerowały? Uważam, że łowiąc w grążelach wszystkich, w całym tym zielsku, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na moc tych przyponów, moc strzałówek. Trzeba żyłkę używać troszkę mocniejszą, haczyki kute przede wszystkim. No musimy dołożyć poprawkę na to, że ten karp jednak w tym zielsku się zakręci i może być problem z wyciągnięciem. Czyli tak można powiedzieć, że przynęta zostaje ta sama, a po prostu dokładamy troszkę jakby w zestawie, tutaj, żeby dopalić ten zestaw i plecionkę mocniejszą, hak mocniejszy, tak? Tak jest. O to chodzi, nie? Żeby wyciągnąć tego karpia, żeby nie było jakiegoś problemu, nie? Dokładnie. Dzięki, że przyjechałeś. Mam nadzieję, że jakąś złowisz rybę, nie? A nie będziesz kozaczył bez ryby. Uciekamy, bo zaraz pada, nie?
5 rano, Grzesiu złowił amura. Troszkę mały, ale jak na początek jesteśmy zadowoleni, że jakaś ryba weszła w łowisko. Grzesiu, ile on może mieć kilo? Nie wiem, nie ważyłem go, ale może 3-4 kilo może mieć. Akurat takich amurów jest tutaj dosyć dużo, ale jak widzicie, nawet takie ryby nie chcą podnosić z dna. Chociaż jest pierwszy, jest fajnie. Może coś większego uda się dołowić, może w końcu jakiś karp weźmie. Powiedz mi, nastawiałeś się na amura, czy...? Nie, akurat tutaj jestem bardzo zdziwiony, bo ryba wzięła na kulkę śmierdzącą, także... Trochę to dziwne, ale już miałem parę takich sytuacji, że właśnie amury tutaj wchodziły też na śmierdziuchy. Dobrze jest. Łowimy dalej. Nemo, wracaj do wody. Nocka bez brania. Grzegorzowi udało się złowić małego amura. Jakoś tutaj zbytnio nie pokazuje się ryba. Postaram się na kilka godzin jeszcze przenieść na naprzód zbiornika. Może w tej części uda nam się przechytrzyć jakiegoś karpika. A jak nie, no to trudno. Takie są ryby. Czasami wraca się o pustym kiju do domu. Musimy być na to przygotowani. Na ostatniej zasiadce Krystian pobił swój rekord życiowy. Teraz robi to Kamil. Jesteśmy na początku zbiornika. Dzisiaj niedziela. Ludzie pozwijali się. Jeszcze wczoraj było około 10 namiotów. Jest to woda PZW. No, ale bym powiedział taka bardzo oblegana. Są duże karpie. My też jako taka społeczność dbamy o te ryby. Co jakiś czas dorybiamy. Także jest to bardzo fajne miejsce. Tutaj mamy wyspę. Ja teraz wiążę dipera, rzucę kilka razy z pombem, zobaczę, czy znajdę tu jakiś dołek i gdzieś tam wyrzucę zestawy, posiedzimy do wieczora, może coś jeszcze się wydarzy. Zostało trochę kukurydzy. Ja już niedługo niestety odjeżdżam stąd, ale mam tutaj niedaleko, może w tygodniu jeszcze uda się wyskoczyć na kilka godzin, może jakąś nockę. Tak łatwo odpuścić nie można. Także przygotuję sobie tutaj teraz łowisko, zanęcę kukurydzą, kulkami, wrzucę to co mi zostało i spróbujemy złowić jeszcze coś. Być może karpie wyjechały na wakacje, ja tak zanęcę troszkę amurowo, a być może jakiś się też karp przyplączę. Dopalę kukurydzę melasą bananową, tak żeby jeszcze zrobić troszkę zamieszania w wodzie. No i próbujemy. Nasz spontan dobiega końca. Ja tak jak wcześniej powiedziałem, podnęciłem sobie tutaj miejsce. Tutaj widać, że z przodu ta woda bardziej żyje. Tych ryb chyba jest tutaj więcej.
jakoś tak dziwnie, bo zawsze lato lubiały tam przebywać, gdzie wchodzi woda. Być może, że coś im tutaj opowiada. Ja się już zwijam, jutro do pracy. Wam dzięki za uwagę. No i do zobaczenia na kolejnym przystanku.